Moim gościem jest pan Marek Bieńkowski, były komendant główny Policji, były komendant główny Straży Granicznej, a obecnie dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli. Panie dyrektorze, jakie instytucje, czy może jaki obszar funkcjonowania państwa będzie podlegał kontroli pana departamentu? No, jak sama nazwa wskazuje, w naszym zainteresowaniu pozostają sprawy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym. Kładę nacisk na określenie szeroko rozumianym, dlatego że będziemy mieli przy najbliższej kontroli budżetowej do skontrolowania aż 11 części budżetowych i to takich poważnych jak Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ale również, co sądzę jest interesujące, będziemy szerzej zajmować się kontrolą realizacji zadań. Między innymi w tak interesujących dla bezpieczeństwa państwa instytucjach jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, a więc instytucje mi generalnie dobrze znane, ale również Centralne Biuro Antykorupcyjne. Bardzo ciekawym obszarem, jaki się jawi, jest niewątpliwie obszar związany z funkcjonowaniem prokuratora generalnego i prokuratur niższego rzędu. Będziemy również przyglądać się funkcjonowaniu takich służb, jak chociażby Służba Więzienna. Bardzo wiele odpowiedzialnych zadań, a pan staje na czele departamentu w momencie, kiedy Izba przechodzi zmiany. Zmiany organizacyjne, ale także zmiany w podejściu do kontroli. Co jest ich istotą? Istotą tych zmian było to, żeby jak najgłębiej i jak najszerzej objąć poszczególne segmenty, ważne segmenty funkcjonowania państwa, żeby te nasze kontrole właśnie w tych istotnych segmentach nie były incydentalne. Żebyśmy się za bardzo nie rozproszyli na zbyt szeroki obszar, zbyt rzadko bywając tam, gdzie Izba powinna być, właśnie w trosce o naprawę państwa. I tak to pojmuję, tak rozumiem, że kontrola zarówno Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale również i prokuratury i w pewnym zakresie sądów, to będzie oprócz kontroli budżetowej, do której się teraz przygotowujemy, przede wszystkim kontrola realizacji zadań. Czy te zadania zostały na przykład dobrze zdefiniowane? Czy ten zakres zadań realnie wykonywany przez te służby, przez te instytucje gwarantuje dobrze funkcjonujące państwo? Czy zwykli obywatele odniosą z tych zmian w podejściu do kontroli, jakąś korzyść? Nie tyle będziemy zajmować się tymi instytucjami jako takimi, ale chcielibyśmy, idąc za sugestią pana prezesa, przygotować takie tematy do kontroli, gdzie chcielibyśmy zetknąć sytuację zwykłego obywatela na linii z tymi instytucjami. Dlatego też w zasadzie już w tej chwili trwa 6 kontroli rozpoznawczych. To pierwsze kontrole tego nowego departamentu. Nie mogę oczywiście ze względu na tajemnicę kontrolerską mówić o szczegółach, ale mogę państwu zaręczyć, że te kontrole, jak sądzę, przygotują nas do kontroli planowych właśnie w takim ujęciu. Na ile te instytucje, które wcześniej wymieniłem, służą konkretnemu obywatelowi naszego państwa. Wspomniał pan o tajemnicy kontrolerskiej. W przypadku pana departamentu kontrolerzy będą monitorowali pracę bardzo specyficznych instytucji. I zastanawiam się, czy przygotowywane przez nich raporty nie będą trafiały na biurka zaledwie paru osób w całym państwie? No niekoniecznie muszę się z panem zgodzić. Proszę sobie wyobrazić, że na te 6 kontroli rozpoznawczych, które w tej chwili realizujemy, jest bardzo prawdopodobne, że wyniki jednej z nich będą miały charakter niejawny, czyli proporcje zupełnie przyzwoite. To dobrze, bo Polacy mają prawo wiedzieć, jak funkcjonuje ich państwo, w tym jego służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. A proszę mi powiedzieć, gdzie w Polsce jest już dobrze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a gdzie w budowaniu tego bezpieczeństwa trzeba jeszcze pomóc? Proszę państwa, to są bardzo dynamiczne procesy. Nie można jednym zdaniem powiedzieć, że tutaj sytuacja jest bezpieczna, a tu natomiast mniej bezpieczna. Natomiast są dwa pojęcia, które jeszcze jako komendant główny policji, teraz już w Izbie, bardzo mocno rozgraniczam. Mianowicie bezpieczeństwo jako takie i poczucie bezpieczeństwa. I jedno i drugie ważne. Natomiast idąc jeszcze za
głosem świętej pamięci Władka Stasiaka, z którym godzinami przegadaliśmy na temat bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa Polaków. Nie ukrywam, że bardzo chcielibyśmy zająć się takimi zagadnieniami, które one może nie są aż tak bardzo medialne, no są niezwykle praktyczne. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że opinia publiczna najczęściej jest epatowana ilością zatrzymanych przestępców, wzrostem wykrywalności poszczególnych przestępstw, ilością odzyskanego mienia, skradzionych samochodów. Natomiast zupełnie umyka rzecz podstawowa w działalności policji i innych służb, mianowicie prewencja. Jakie działania podejmujemy, żeby zapobiegać? One nie są efektowne. One nie są PR-owskie. Natomiast w dobrze zorganizowanym państwie są wręcz konieczne. Dlatego też nie ukrywam, że w tych tematach, które będziemy dobierać, też będziemy zwracać uwagę na, bardzo mocno będziemy zwracać uwagę na działania o charakterze prewencyjnym. Jak jako Izba możemy pomagać w budowaniu zarówno bezpieczeństwa, jak i poczucia bezpieczeństwa obywateli? Niewątpliwie te tematy, które teraz podjęliśmy, które w pewnym sensie, no tutaj mogę uchylić rąbka tajemnicy, odnoszą się do organizacji imprez masowych, które odnoszą się do stworzenia systemu, który zabezpiecza nas w przypadku wypadków i katastrof na autostradach i tak dalej, i tak dalej. To są te elementy, które naszym zdaniem dosyć trafnie definiują te obszary, które są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa właśnie pojedynczego obywatela, bo każdy z nas, przynajmniej większość, chce iść na stadion, żeby nie spotkać bandyty na tym stadionie. Powinien być system, który to gwarantuje. Każdy z nas chce skorzystać z tych autostrad, które się budują i mieć poczucie, że w przypadku katastrofy będziemy mieli pewność, że reagowanie na tą katastrofę będzie miało charakter profesjonalny, służb do tego powołanych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym troszeczkę definiujemy poprzez dobry dobór tematów również te obszary, które są ważne z punktu widzenia to, co pan pyta, bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa. Czy porównuje pan czasami pracę w policji z pracą w Najwyższej Izbie Kontroli? W obu przypadkach chodzi o naprawianie państwa. Wtedy muszę państwu powiedzieć, że miałem poczucie, że istnieje szansa poprzez właśnie program modernizacji policji, który zyskał aż rangę ustawową i miał gwarantowane potężne środki jak na warunki policji, bo w przeciągu 3 lat przeznaczona była kwota blisko 5 miliardów dodatkowo złotych. Miałem poczucie wydobywania policji z pewnej zapaści, w której przez dziesięciolecia ona się znajdowała. Natomiast w Izbie rzeczywiście, powiem otwarcie, mam poczucie, że dobrze przeprowadzona kontrola, zresztą czasami rozmawiam o tym ze studentami, z którymi mam okazję się spotykać na zajęciach na Uniwersytecie Warszawskim, dobrze przeprowadzona kontrola ma rzeczywiście ten aspekt, ponad wszelką wątpliwość, naprawy pewnego segmentu, próby podjęcia naprawy pewnego segmentu naszego państwa. Powiedział pan, dobrze przeprowadzona kontrola. A czy kontrole NIK mogą być jeszcze lepsze? Czy według pana czegoś w nich obecnie brakuje? W wielu przypadkach te nasze kontrole byłyby nawet przez kierowników jednostek kontrolowanych akceptowane i pożądane, gdybyśmy odeszli od jednego z elementów, który jest opisany w ustawie, od którego odejść nie możemy, mianowicie tolerowane byłoby to, nawet gdybyśmy stwierdzili nieprawidłowość, zakres, skutki, ale już bez osób odpowiedzialnych. I to nie ukrywam, że jeden z elementów, który będzie mi przyświecał w tym nowym departamencie, żebyśmy wszystkie te elementy wychwytywali właśnie w poczuciu naprawy pewnych segmentów państwa, a przy tej kontradyktoryjności, która póki co jest gwarantowana przez naszą ustawę, wchodzimy w bardzo ciekawą dyskusję z tymi, których kontrolujemy, co do dyskusji na argumenty. I powiem nieskromnie, że bardzo często tę dyskusję po prostu bezsprzecznie wygrywamy. Ale jeśli dobrze zrozumiałem, chciałby pan, żeby w wynikach kontroli znajdowały się również, jeżeli były jakieś nieprawidłowości, osoby, które za nie odpowiadają? Dobrze pan zrozumiał. I to nie jest kwestia, czy ja chcę, czy też nie, tylko to jest kwestia zapisu, jeśli dobrze pamiętam, artykułu 53 naszej ustawy, który ewidentnie
nakazuje, aby w przypadku, kiedy stwierdzamy nieprawidłowość, wskazać również osoby odpowiedzialne za ten zakres nieprawidłowości. W mojej ocenie to najczęściej jest źródłem pewnego niezadowolenia ze strony tych, których kontrolujemy, no ale to już tak jest. Taka już nasza praca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.